Czołem, Michał Sadko, Akademia Ciesielstwa. W tym filmie pokażę Ci, jak policzyć wysokość płatwi pośredniej belki kalenicowej, jak dociąć do nich supy, tak żeby można było postawić płatę w kalenicową i płatę w pośrednią przed montażem krokwi. Zaczynamy. Mur łata, płatę w pośrednia, belka kalenicowa. Musimy sobie policzyć, na jakiej wysokości zamontować płatę w pośrednim. Znamy tylko odległość od przodu murłaty do przodu płatwi. Załóżmy, że to jest 2 metry. I to nam wystarczy, żeby policzyć, ile jest od góry płatwi do od góry murłaty do góry płatwi. Żeby to zrobić, wystarczy kalkulator ciesielski wpisać w podstawę 2, czyli tą odległość w poziomie między murłatą a płatwią i kąt nachylenia naszego dachu, powiedzmy 30 stopni, że tu mamy. Więc nachylenie po łacie wpisujemy 30 i w okienku wysokość dostaniemy różnicę wysokości między naszymi belkami i to jest 1,15 m, czyli stąd dotąd mamy 1,15 m. Jak już znamy tą wysokość, to łatwo możemy sobie policzyć długość supów. Znamy wymiar od góry murłaty do góry murłaty, więc długość supa to będzie ten wymiar plus wysokość murłaty. Załóżmy, że to jest 14 i wysokość ścianki kolankowej. Załóżmy, że to jest 1 m. I oczywiście minus wysokość płatwi. Płatew, załóżmy, że nie. Że płatew ma 20, więc musimy teraz dodać 1,15 plus 14 plus 1, to jest plus, plus, plus i minus wysokość płatwi, czyli 20 cm. To nam daje 2 metry i 9 cm. 2 metry i 9 cm to jest długość naszego supa, którego możemy sobie wcześniej dociąć przed montażem krokwi, postawić na nim płatwie i dopiero wtedy montować krokwi. Teoretycznie wszystko powinno pasować, ale to jest tylko teoria. Wiadomo, że w praktyce mamy krzywy strop. I w tej sytuacji najlepiej sobie zrobić tak. Policzyć sobie długość supa od górnej krawędzi murłaty, jaka powinna być. Czyli jak wiemy, że stąd dotąd jest 115, a wysokość płatwi pośredniej to jest 20, czyli długość naszego słupa to będzie 115 minus 20, czyli 95. Jak znamy ten wymiar, rozciągamy sobie sznurki na górze murłaty. Naciągamy sznurek od murłaty do murłaty w miejscu nad miejscem, w którym będzie stał każdy słup. Może to być sznurek, lepiej jak to jest niwelator albo poziomica laserowa. Wtedy można to dużo łatwiej, szybciej, sprawniej zrobić. Więc sznurek, niwelator albo poziomica laserowa na wysokości górnej murłaty i wtedy w miejscu każdego słupa mierzymy sobie, ile jest od sznurka do stropu i do tej wartości dodajemy
95. I mamy idealnie wymierzone i docięte słupy, każdy indywidualnie, każdy docięty do stropu w miejscu, w którym ma stać. Niezależnie, czy to jest dach kopertowy, czy dwuspadowy, w każdym przypadku to zadziała. Teraz policzymy wysokość belki kalenicowej. Żeby policzyć długość belki kalenicowej, musimy znać tylko rozstaw naszych murmat. Czyli to mamy połowę dachu, tutaj jest druga strona dachu, to jest murłata po przeciwnej stronie. Musimy znać odległość pozewnętrznej od murłaty do murłaty. Załóżmy, że mamy tutaj 5 metrów, tak? Jeśli rozstaw murłat jest 5 metrów, to wiemy też, że kalenica jest w połowie tego wymiaru, czyli stąd od zewnętrznej strony murłaty do kalenicy mamy 2,5 metra, 250 cm. My, żeby policzyć wysokość belki kalenicowej, musimy znać wymiar od przodu murłaty do przodu belki kalenicowej. Załóżmy, że belka kalenicowa ma szerokość 10 cm. I już wiemy, że stąd dotąd to jest połowa szerokości belki kalenicowej, czyli 5 cm. I nasza odległość od przodu murłaty do przodu belki kalenicowej to jest 245 cm. Kalkulator ciesielski wpisujemy w podstawę 245 i nachylenie dachu mamy 30 stopni. OK. I w rubryce wysokość dostajemy wysokość od góry murłaty do góry belki kalenicowej. I to jest 141,45. Jak musimy belkę kalenicową postawić na słupach, to postępujemy dokładnie tak samo jak przy liczeniu słupów do płatwy pośredniej, czyli rozciągamy sznurek od 141, odejmujemy wysokość płatwy kalenicowej i ten wymiar dodajemy do wymiaru od sznurka do stropu w miejscu, w którym ma stać słup. Pomoże Ci to zarówno w przypadku, jak wycinasz na dole, a jeszcze bardziej się przyda, jak wycinasz z przymiarki. Wyobraź sobie, że masz założone murłaty, masz założoną płatę pośrednią, ustawioną w odpowiedniej wysokości, w odpowiedniej odległości od murłaty. Jak policzyć odległość i długość płatwy, zobaczysz w tym filmie. Jeśli masz odpowiednio ustawioną płatę pośrednią, belkę kalenicową, to już Ci ustala dokładnie nachylenie dachu. Wkładasz krokiew, odrysowujesz zamki, zdejmujesz i masz już szablon do wycięcia wszystkich krokwi. Oczywiście na pewno lepiej jest to wszystko zrobić na dole, policzyć i wytrasować. Jeśli jeszcze nie umiesz liczyć i trasować, zapisz się na darmowe szkolenie. W szkoleniu nauczy Cię, jak policzyć, wytrasować i wyciąć na dole krokwie główne i krokwie narożne. Link do darmowego szkolenia jest pod tym filmem. Rozwiń opis, kliknij link. Dostęp do szkolenia dostaniesz od razu po zapisie.